Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kanale KHT Termin, a w dzisiejszym odcinku musimy sobie trochę pogadać. Bardzo ważne aspekty. Po pierwsze muszę... No właśnie, widzicie jak ja mówię? Jestem tuż dosłownie po dentyście. 5 minut temu jeszcze siedziałam na fotelu u dentysty, więc no mam znieczulenie na całą połowę twarzy, więc no nie czuję jak mówię i będę zapleniła. No i będę inaczej mówiła, ale to staram się normalnie mówić. O matko, ało. Dobra, sorry. Dobra, a więc musimy sobie pogadać. I to nie będzie taki śmieszny filmik, bo chcę wam wytłumaczyć parę ważnych rzeczy, o których musicie wiedzieć i musicie przestać mnie o to pytać. Po pierwsze, sprzedaję Opelka, tak. Sprzedaję Opelka, już jest zarezerwowany dla KTM-o. I dlaczego go sprzedaję? W ogóle sprzedaję go z masą sprzętu, więc jeżeli to oglądasz, to musisz o tym wiedzieć. Ja się opłacę. No ale dlaczego go sprzedaję? Po pierwsze, źle mi się na nim jeździ i zdecydowanie wolę kucyki. I to naprawdę jest... Po prostu wolę kucyki i na nim się nie czuję dobrze. Jest przesłodziutki, przedużo ze mną przeżył miliony z nim odcinków, ale no niestety, no każda historia się kończy. I przepraszam, ale muszę odpowiedzieć na to pytanie. Czy skoro sprzedaję konie, to czy to koniec z hobby racingiem? Nie! To w żadnym stopniu nie jest koniec. Sprzedaję konie, aby mieć pieniądze na nowe konie. Albo sprzedaję konie, żeby mieć pieniądze na kalendarze, na dogmas. Więc no, moja odpowiedź to nie jest koniec z hobby racingiem, bo hobby racing to ja jeszcze będę chyba przez długie lata hobby horsowa. Ale jeszcze jeden ważny aspekt, ponieważ jak już mówimy o odejściu z hobby horsingu, wiem, że często mówię, że nie odejdę za szybko, ale jeżeli tak by się stało, to proszę nie hejtujcie mnie. No na razie nie mam tego w planach, ale wiem jak ludzie zareagowali na odejście KHT Shelby i dla mnie to jest naprawdę chore, jak po prostu ludzie piszą, jaka jest okropna, że przestała. I to jest moja lub jej decyzja, czy chcemy odejść, czy nie chcemy odejść, czy chcemy nagrywać, czy nie chcemy, czy tamto, bo no wiecie, kolejny aspekt już nie wiem, ale bardzo, bardzo ważna rzecz. Jest, ja nie lubię tak gadać, bo ja mam ogólnie dziwne, nie czuję mojej twarzy, bo tutaj w ogóle nie czuję, ała, dziwne to jest uczucie. Dobra. Kolejny ważny aspekt to moje fanki. Proszę, ja wiem, możecie mi napisać, że mnie lubicie. Możecie mi napisać, że lubicie moje konie. Możecie, naprawdę, jest mi bardzo miło. Naprawdę. I tak, ale przestańcie do mnie wypisywać, żebym z wami rozmawiała. Nie wiadomo ile ja lubię pogadać czasem z kimś przez telefon, ale nie z osobą, której nie znam. No bo przydarzyła się taka sytuacja, jeżeli to oglądasz, naprawdę przepraszam, nie będę tutaj mówić jak to, że pewna dziewczyna cały czas chce, żebym z nią gadała. I naprawdę, ja nie mam czasu, właśnie się biorę do życia. Nie mam czasu, mam dużo nauki i naprawdę, ile razy mi ktoś nie napisze, żebym z nim pogadała, to naprawdę to jest, nie wiem, 500 osób na raz pisze mi, żebym z nimi gadała. Staram się realizować wszystkie wasze wymagania, ale to jest naprawdę ciężkie, kiedy jest was już prawie 2000 na tym kanale. Kolejny jeszcze coś. Serial. Tak, jest nagrywany. Jest już... No, powiedzmy, że dużo nagrane, już jest dużo zmontowane, już jest dużo zrobione do tego serialu, ale wy nie możecie mi mówić, żebym od razu go wrzuciła. Bo to nie jest takie hop-siup, że wy chcecie, już jest 2000. No to jedna subskrypcja i już jest serial na kanale. Nie, kochani. Obecnie jak to nagrywam jest 1950 około bodajże. Więc no, jeszcze nie ma 2000, ale ile razy ja słyszałam, że jestem głupia, bo nie opublikuję tego serialu wcześniej niż 5000. Opublikuję go na 2000, ponieważ wiem jak bardzo chcecie go i nie chcę, żeby znowu takie hejty padały na mnie. Ale ja też jestem człowiekiem i ja też mam swoje prywatne życie. No, nie chcę kończyć z YouTube'em, ponieważ bardzo was lubię, naprawdę.
sprawia mi to przyjemność, ale no właśnie w tym filmie musiałam to omówić, żebyście mi nie pisali, żebyście mi nie spamili. O właśnie, o spamie. Słuchajcie, jak zobaczycie mnie na Facebooku. Spoko, możecie mnie dodać do znajomych. Najlepiej jak macie jakiegoś hobby horse albo konia na tym, bo ogólnie teraz mi dodaje tak dużo jakichś starych dziadów, że ja to akceptuję i potem do mnie wypisują, że jestem śliczna. Po pierwsze, nie jestem. Po drugie, no wiecie o co chodzi. Więc tak, ja już mam na moim koncie 160 znajomych. Okej, to dużo. Ja pobiłam jakiś rekord w randomowych osobach dodanych do znajomych, których nie znam. Ale no co, no dziękuję wam. Ale, no właśnie tak jak mówiłam, ten spam w ogóle. I pojawiła się taka sytuacja, którą muszę omówić, bo no, ja wiem, że cały czas mówię, że muszę omówić. Nie chcę, żeby ten filmik trwał wieczność, ale chcę po prostu wam wygadać się w tym filmiku. Jeżeli będzie dla was nudny, to przewijajcie. Więc, kopiowanie, kto to wymyślił? Nie wiem, ale słuchajcie, przestańcie kopiować. Tak. A jeżeli przynajmniej nagracie coś takiego samego jak ja, dosłownie takiego samego, to napiszcie w opisie, że to jest mój pomysł. Bo często było tak, że ja coś wymyśliłam, a potem czyjeś filmiki stawały się 10-krotnie popularniejsze niż moje i te konta się bardziej wybijały niż moje. Więc naprawdę uszanujcie to, że ja coś wymyślam, że siedzę nad tym, żeby wymyślić, że mam pomysł, że mam wyobraźnię i oznaczcie mnie. I jeżeli zrobię wam edita lub zrobię wam jakąś właśnie inspirację, to naprawdę oznaczajcie mnie, że to ja zrobię. Bo naprawdę potem jest zamieszanie, że kto to wymyślił, bo to jest takie super, albo to jest takie głupie i no wiecie, to jest po prostu muzyka. I to było na tyle w tym odcinku, więc dziękuję wam za oglądanie, nie odchodzę z hobby horsingu i nie sprzedaję pistacji ani Teksasa, bo były pytania, czy sprzedam pistacje albo Teksasa, nie sprzedaję ich. Konik jest ogólnie mały, tak do KHTM-u, jest malutki. Więc co, no widzimy się w następnym odcinku. Buziaczki i papa, mam nadzieję, że to już będzie serial.